Na zegarze 8.41, a przed mikrofonem w studiu Polskiego Radia RDC Piotr Gursztyn. Dzień dobry, a przed drugim mikrofonem Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowany. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa serdecznie. Kiedy i na jakich warunkach przyjmiecie Jarosława Gowina i jego przyjaciół do Prawa i Sprawiedliwości? Jarosław Gowin jest politykiem Platformy, sekowanym. To wiemy, ale no i właśnie teraz chodzi mi o ten proces zmiany szeldu. Myślę, że Gowinowi coraz duszniej w Platformie. Premier Tusk z właściwym dla siebie wdziękiem poniewiera nim publicznie. Udziela mu reprymend niczym przedszkolakowi. I to dla silnej osobowości, jaką jest Jarosław Gowin. Ale gdyby nie był silną osobowością, tylko po prostu przeciętnym Kowalskim, to takie musztrowanie go publiczne też nie byłoby miłe. I myślę, że plan premiera Tuska polega na tym, żeby szyścić frakcję konserwatywną w Platformie w kontekście wyborów parlamentarnych, tak żeby mu po 2015 roku nikt nie podskoczył. No ale zczyszczenie, jak to pan określił, w frakcji konserwatywnej, to według ostatnich sondaży jest wyrównanie notowań PiSu i Platformy, czyli być może nawet przeskoczenie Platformy przez PiS. Po co to Tuskowi? Premier Tusk jest do tego przyzwyczajony, że on w gruncie rzeczy jest takim samcem alfą. Jeżeli ktoś inny w tym stadzie PO zaczyna chcieć grać pierwsze skrzypce lub ktoś podpada Tuskowi, że chce grać, no to marnie kończy przykład osób, które zostały zmuszone do odejścia lub wyrzucone. Andrzej Olechowski, Maciej Pożyński, wiem, ale to się zdarza w Jan Maria Rokita, każdy Paweł Piskorski, Zyta Gilowska. Dużej partii, a w pana partii tak samo można listę wymienić, ale chodzi o coś innego. To wiadomo, tylko po co psuje notowania swojej partii i przekazu, i wypycha Gowina w waszą stronę. Jest pytanie właśnie, czy w waszą stronę? Ja myślę, że Jarosław Gowin dzisiaj jest w pewnej defensywie. Do tej defensywy zepchnął go premier Tusk. Natomiast dosyć nerwowe i emocjonalne reakcje premiera Tuska pokazują, że to już nie jest ten Tusk co kiedyś, który był takim playmakerem, rozgrywał na zimno, na chłodno, no i nieraz skutecznie, muszę to przyznać z przykrością. Teraz Tusk po tych 5 latach władzy przeszło, jest zdenerwowany, rozedrgany emocjonalnie, psychicznie coraz słabszy, no i popełnia błędy, takie jak z Gowinem inne. Aleksander Smolar dzisiaj powiedział w jednym z wywiadów, w swoim wywiadzie, w jednym z tygodników, że Gowin, on widzi Gowina jako przywódcę Prawa i Sprawiedliwości. Przywódcą Prawa i Sprawiedliwości był, jest i będzie Jarosław Kaczyński. A to jest różnica kilkunastu lat wieku, więc można założyć, że to sukcesja nastąpi wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie na emeryturę. Na razie to political fiction. Na razie Jarosław Gowin jest Platformą Obywatelską, aczkolwiek jest w niej coraz duszniej, to fakt. Ale co, jest miejsce dla niego w PiSie? W PiSie jest miejsce dla każdego, kto chce służyć ojczyźnie i akceptuje nasz program. John Godson kiedyś składał akces do PiSu, ale go nie przyjęto. Może kogoś w Łodzi trzeba rozliczyć. Straciliście barwnego posła. Jakiego? Barwnego. Barwnego, tak. Z uwagą słucham, panie redaktorze, tego przymiotnika. Akurat nasi koledzy z Łodzi, którzy zapadają, zostali rozliczeni, bo rzeczywiście byli hermetyczni, szczególnie tylko chodziło o posła Godsona. Natomiast PiS jest paniem otwartym i nie będziemy nikogo rozliczali, jak długo był w PiSie i co robił wcześniej, w sensie sprawdzania, czy czasem już się komuś zdarzyło krytykować PiS na przykład. Nie. Jesteśmy formacją otwartą i oczywiście będziemy się poszerzać. W ramach hasła co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak, dokładnie. No to w polityce. A pan by zaakceptował takiego szefa jak Gowin? Ja wiem, że political fiction, oczywiście, wszystkie zastrzeżenia, to wiemy, a teraz... Ja sobie nie wyobrażam
innego szefa partii niż Jarosław Kaczyński w perspektywie nie tylko najbliższych paru, ale dłuższego okresu czasu, paru lat i dłuższego okresu czasu. W związku z tym to w ogóle nie ma tematu. A z innej beczki, kto jest mocniejszy? Miller czy Kwaśniewski? Tak w sensie, na sportowo. W sensie poparcia społecznego, z całą pewnością zaufania i popularności, z całą pewnością prezydent Kwaśniewski, który, no nie ma co ukrywać, tu bardziej powiem jako analityk, a nie jak polityk, ma szansę stworzyć formację polityczną, przynajmniej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, która może mieć wynik nawet kilkunastu procent i żeby było jasne, wyborcy Platformy, którzy dzielą się na tych, którzy są centroprawicowi, centrolewicowi, to ci centrolewicowi z całą pewnością mogą dość gremialnie wybrać szyld z napisem Aleksander Kwaśniewski. Rozumiem, że kibicujecie z tego powodu, właśnie tego odebrania Platformy. No, nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Nieprawda. To... Sondaże pokazywały, że jak Kwaśniewskiemu dobrze pójdzie, to wy będziecie pierwszym klubem, znaczy pierwszym partią w wyborach europejskich. My myślimy o tym, żeby poszło dobrze Prawo i Sprawiedliwości, bo jak dobrze pójdzie PiS-owi, to dobrze pójdzie Polsce. I przede wszystkim będziemy walczyć o to, żeby upowszechniać nasze propozycje, pokazać, że jesteśmy jedyną alternatywą tak naprawdę dla Platformy. Natomiast obiektywnie biorąc, no jest tak, że my nie mamy tych samych wyborców generalnie, co Aleksander Kwaśniewski, jego potencjalna lista. Natomiast myślę, że dzisiaj Donald Tusk źle sypia po nocy, widząc, że Aleksander Kwaśniewski jednak tą listę uruchamia. Ja tylko przypomnę, że równo dwa tygodnie, trzy dni temu w Gazecie Polskiej Codziennie opublikowałem na całą kolumnę artykuł, gdzie przewidywałem, że Kwaśniewski będzie chciał, prezydent Kwaśniewski będzie chciał stworzyć własną listę i też osobiście wziąć udział w wyborach. Rozumiem, że to jest zgodne z tą teorią, o której już słychać było czas jakiś temu, o takich kleszczach, które zgniotą tą Platformę, prawicowe, czyli PiS i lewicowe, czyli w tym przypadku lista Aleksandra Kwaśniewskiego. To barwna metafora, a czy ciekawa, nie wymyśliłem, znają pan przecież. Efektowna. Natomiast no, ja mam takie wrażenie, że jeżeli Platforma Obywatelska, która w dni parzyste ma jedne poglądy, a w dni nieparzyste inne poglądy, do 16 ma taki punkt widzenia, po 16 ma inny punkt widzenia, no tak na dłuższą metę to się nie da. Można bajerować Polaków lat kilka, no ale duży to już nie. Dlatego też ci zawiedzeni wyborcy Platformy, no albo nie pójdą głosować, albo zagłosują na formację na lewo od Platformy, a więc zapewne formacja Kwaśniewskiego, może SLD, chociaż tutaj raczej to jest mniej atrakcyjna panna, ta SLD, niż formacja Kwaśniewskiego, albo zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość i szereg wyborców, którzy się wywodzą z Solidarności, kibicowali Solidarności, którzy kiedyś głosowali na Platformę z jakichś tam powodów, my szanujemy ten werdykt, teraz mogą zagłosować na PiS. A podoba się panu lista ekspertów pana profesora Glińskiego? Bardzo mi się podoba, jestem, tak powiem, nie wiem, czy to będzie poprawne politycznie, to powiem, jestem zaskoczony in plus. To bardzo ciekawa... No, taka beznadzieja była u was w PiS-ie, że pan... Nie, ale bardzo ciekawa, przyciągnął profesor Gliński szereg osób, które są znane z poglądów centrowych, nawet nie centroprawicowych. I to jest naprawdę bardzo ciekawa lista. Jestem zbudowany. Okej, to się przyczepię do dwóch nazwisk. Pan profesor Modzelewski, twórca systemu podatkowego w Polsce, zarzuca mu się, że tak pisał te ustawy, żeby były pokomplikowane, żeby różni lobbyści mogli korzystać. No, kiedy pisał, to był wiceminister finansów. Natomiast... A później miał kancelarię, która się też tym zajmowała. Okej, no, ale jak pisał, to pewnie nie przewidywał, że później nie będzie wiceministrem finansów, tylko będzie miał prywatną inicjatywę. Natomiast z całą pewnością jednego profesorowi Modzelewskiemu odmówić nie można. Jest świetnym fachowcem i o to chodzi. No, ale też można by potraktować jako lobbystę. Że też to ciekawostka, bo słuchałem, bardzo ładnie śpiewa też, a tu jak to nie o to chodziło. Nie, też mi się tak wydaje. A pan profesor Rybiński ze swoją propozycją 1000 zł za każde dziecko. To bardzo ciekawa postać. Był wiceprezydent Narodowego Banku Polskiego. Człowiek bardzo ciekawie piszący, dobre czuło. Bez zdanie, tylko to, chodzi mi o tę propozycję. Znaczy, uważam, że każdy pomysł, który może
uruchomić efektywną debatę publiczną, która się przełoży na konkrety dla polskich rodzin, na ożywienie rozwoju demograficznego Polski, na zwiększenie dzietności w Polsce, to jest dobre. Znaczy, profesor Rybiński tym pomysłem uruchomił dyskusję i bardzo dobrze. Chwała mu za to. Ja znam takie osoby na różnych peryferiach Polski, na przykład po PGR-owskich, które mają kilkoro dzieci. One właściwie już mogłyby nie pracować. Za te pieniądze w byłym PGR-ze to, panie pośle, naprawdę... Rozumiem. Pan pokazuje plusy ujemne. Ja w tej propozycji, która oczywiście może być korygowana, może być debatowana, może być poddawana pod osobą publicznej debaty, ale Bogu dzięki, że ona jest, bo stała się punktem odniesienia. Ja naprawdę bym się cieszył, żeby Polska miała więcej obywateli dzięki także pomysłom profesora Rybińskiego. Znaczy każdy chce, żeby było tych obywateli więcej. Jest pytanie właśnie, o... Niestety nie każdy chce, obecny rząd nie chce prowadzić politykę antyrodzinną, więc nie każdy. A czy to nie jest tak, że ta lista tych profesorów i doktorów to nie jest kompletowanie ludzi, właściwie kooptacja nowych ludzi na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości? No, takie pogłoski krążą tu i tam gdzieś w okolicach ulicy Nowogrodzkiej. Gdyby pan mnie zapytał, czy ja wykluczam, że tam ktokolwiek się nie znajdzie na listach PiSu, to bym nie wykluczył. Ba, ja samym osobiście, chociaż z nikim tego nie konsultowałem, chciałbym, żeby parę osób z tego zespołu kandydowało i weszło do polityki. Ba, więcej niż kilka. Uważam, że taka formuła ekspercka by się PiS-owi przydała. Prezes Jarosław Kaczyński już wprowadził do Sejmu tej kadencji, do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości bardzo wielu profesorów, ekspertów. Dał im jedynki kosztem działaczy, którzy do tej pory zajmowali te jedynki. To prawda, natomiast wzmocnienie merytoryczne Prawa i Sprawiedliwości jako takiej merytorycznej opozycji było bardzo ważnym zabiegiem, ważną operacją i wydaje mi się, że im więcej będziemy mieć ludzi światłych, mądrych, z tułami naukowymi, tym lepiej dla PiSu. Tylko zanim oni wejdą, to konflikty w okręgach wybuchną, tak jak wybuchły w 2011 roku, kiedy różne osoby właśnie poczuły się źle potraktowane. Im będzie większa konkurencja w PiSie, tym lepiej. Tej konkurencji nie ma. Platformie Tusk wycina ludzi. Wolimy pod względem wolny rynek polityczny i tym wolnym rynkiem politycznym jest Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj gościem Rady dla Ciebie. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8.54.